Cześć, lekcja siódma. I teraz uwaga, zupełnie inaczej. Proszę zagrać akord A-dur. I liczymy. Proszę zagrać akord D-dur. Nie zapomnijcie o liczeniu. Proszę zagrać akord C-dur. No dokładnie, 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 moi drodzy. Dokładnie. Dobra, super. Proszę zagrać akord E-dur. Teraz akord G-dur. Liczymy cały czas. Akord D-moll. No fajnie. I jeszcze akord A-moll. Myślę, że nie zapomniałem o żadnym z akordów, który już nauczyliśmy się. A dzisiaj będziemy uczyć się utworu, który można zagrać w ogóle bez śpiewania. No i będzie to taki nasz utwór, myślę, na zakończenie, żeby podsumować ten i jeszcze jeden naszych warsztatów, pokazać nasze umiejętności. Jest to bardzo wolny blues. Można go wykonywać później w dowolnym tempie i zrobić z niego nawet szybkiego rock'n'rolla. Ale zacznijmy pomału. I jak go będziemy grać? Będzie grany w tonacji G-dur. No to spróbuję wam go zademonstrować. Doskonale ten utwór wkomponowuje się w drugi instrument, jeśli ktoś gra na harmonijce, jeśli ktoś gra jakąś solóweczkę, ale też bardzo, bardzo fajnie go można sobie słuchać i już wpadać w taki nastrój bluesa lekko kołyszący się. Jaki rytm? No więc tak jak zauważyliście... Raz i na dół kciuk. Raz i. A w tym czasie nasza prawa ręka, i tu chciałbym, żeby dokładnie kamera złapała, trzyma akord G-dur, tak jak właśnie was uczyłem. Czyli raz i. Po wykonaniu tego pierwszego wariantu, te dwa palce zsuwają się na struny, tak jakby o jeden schodek w dół. Czyli w tej chwili mamy na strunie pierwszy i drugi palec, na strunie na drugim polu, na strunie drugiej mamy palec pierwszy, natomiast na trzecim polu palec drugi mamy na strunie pierwszej. I robimy taki skok i w tym momencie mamy tak, palec pierwszy na drugim polu, na trzeciej strunie, palec drugi
Na trzecim polu, na drugiej strunie, od góry oczywiście. Palce czwarty i piąty nie ruszamy. Cały czas są w tym miejscu, jak na akordzie G-dur, czyli na trzecim polu, na strunie piątej i szóstej. Jeszcze raz zademonstruję to zejście. Raz i dwa i jeszcze raz wskaczemy o jeden schód. Trzy i... Czyli w tej chwili mamy nasze palce, pierwszy, na strunie czwartej od góry na polu drugim. Natomiast palec drugi mamy na strunie trzeciej od góry, pole trzecie. Teraz zademonstruję jeszcze raz całe zejście. Raz i, dwa i, trzy i. I gdy jesteśmy w tym momencie, jeszcze raz. Raz i, dwa i, trzy i. To te palce, nasze dwa, pierwszy i drugi, zaczynają znowu wychodzić po schodach do góry. Czyli teraz będzie jeszcze raz. Raz i, dwa i, trzy i. Wychodzimy. Cztery i. I gdy jesteśmy na górze, liczymy od początku raz i. Przeanalizujcie sobie to, poukładajcie w głowie. A ja pokażę jeszcze raz. Od samego początku zejście i wyjście na akordzie G-dur. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Raz. Spróbujcie teraz wy. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i, raz i. I tak, moi drodzy, musimy zagrać cztery razy. Przy czym czwarty raz będzie na samym końcu troszeczkę inaczej, ale dojdziemy do tego. Uwaga, zaczynam ten wariant na akordzie G-dur. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i, raz. Drugi raz zacząłem. I, trzy i, cztery i, trzeci raz zacząłem. Czwarty raz zacząłem. Trzy i, cztery i teraz raz wskakujemy na C. Tak miałoby być na G, ale to raz już jest na akordzie C. Uwaga, jeszcze raz. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Drugi raz zaczynam. Trzeci raz zaczynam. Czwarty raz zaczynam. I C-dur. Raz i. I teraz co z tym C-durem? To graliśmy cztery razy. A teraz co z tym C-durem? Ano widzicie, moi drodzy, gdy mamy akord C-dur, tak samo liczymy. Raz i. Następnie palec drugi obniżamy o jedną strunę. Dwa i, trzy i, cztery i, raz i, dwa i, trzy i, cztery i, raz. Ja to pokażę.
teraz bardzo, bardzo dokładnie, ponieważ tutaj jak gram bardzo pomału, to też muszę odpowiednio docisnąć te struny. No a właśnie, przy takim pokazywaniu to te paluchy tak wyglądają. Więc teraz uważajcie na ten cedur. Cedur, normalny cedur, raz i teraz suwam ten palec, drugi, na strunę czwartą. Te palce w ogóle nie grają, te dwa. Dwa i są nad strunami. I teraz tym palcem robię taką małą beleczkę. I na tych strunach trzy i z powrotem, tak jak było przedtem, cztery i raz i. Czyli raz i, zsunięty palec, beleczka, zsunięty palec, normalny cedur. Raz i, zsunięty palec, beleczka, zsunięty palec i cedur. Wiemy, o co chodzi. Uwaga, jeszcze raz pokażę. Raz i, zsunięty palec, beleczka, zsunięty palec i cedur, czyli ten palec podnosimy. Tak trzeba zagrać dwa razy. No to próbujemy razem. Dwa razy w ten sposób zagrać cedur. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i, raz i, dwa i, trzy i, cztery i, raz i. To jest najtrudniejsze w tym całym bluesie, właśnie ten akord C-dur. No to zagrajmy, połączmy akord G z akordem C-dur. Cztery razy, a później dwa razy. Zaczynam. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i, drugi raz. Trzeci raz. Czwarty raz. I pamiętacie? Naraz i cedur. Raz i, dwa i, beleczka. I raz i, dwa i, trzy i, cztery i. I teraz będzie kolejny akord. Wrócimy na G. Tylko to już będzie na lekcji ósmej. A wy będziecie ćwiczyć w tej chwili, od tego momentu, albo teraz sobie trochę odpocznijcie, ale właśnie te dwa akordy G cztery razy i C dwa razy, tylko już wam zaznaczam, że ten ostatni, drugi raz to będzie tak jak z tym G. Przeskoczymy z powrotem na akord G-dur. Będzie to bardzo fajnie wyglądać wszystko. Moi drodzy, na następnej lekcji już dopracujemy cały schemat bluesa. Natomiast nie zakończymy tak hop-cup. Chcę wam pokazać akord, który no niektórym gitarzystom początkującym się śni po nocach. Albo krzyczą od razu, nie zagram tego akordu w życiu, nie zagram tego akordu w życiu, jeszcze raz w życiu. A potem się okazuje, że wszyscy świetnie ten akord znają. Mianowicie akord barowy. Akord barowy, czyli akord F-dur. Akordy barowe to są akordy z tym właśnie palcem, z tą poprzeczką, z tą poprzeczką. I teraz, może zanim zaczniemy grać akord F-dur, spróbujcie sobie poćwiczyć właśnie tą poprzeczkę. To jest taka klamra, dociskamy jednocześnie do podstrunnicy, tu chyba widać, tak, kciuk i dociskamy palec pierwszy. Powstaje taka klamra zaciskowa i pamiętajcie, tutaj skieruję się do tej kamery,
układamy rękę w ten sposób, w ten. Nie jakieś takie kombinacje, nie coś takiego. Tak jakbyśmy mieli ciągnąć linę. Ciągnąć linę. Ta ręka nam się sama układa. Sama układa i w ten sposób na pustych strunach, tak jak na samym początku żeśmy ćwiczyli, tylko z tą klamrą. Możemy sobie grać raz i dwa i trzy i cztery. I staramy się tak, żeby te wszystkie struny brzmiały. Wiadomo, że na początku będzie coś takiego, ale dociskamy, zabrzmiały, rozluźniamy. Dociskamy, zabrzmiały, rozluźniamy. Rozluźniamy. Rozluźniamy naszą klamę. Rozluźniamy. Moi drodzy, to wszystko, jeśli chodzi o lekcję siódmą. Pomału, pomału, pomału i dokładnie ćwiczymy. W lekcji ósmej myślę, że całego bluesa sobie zakończymy. Dzięki, do zobaczenia.